Siema! Z tej strony Tajemniczy 000, a to jest nowa seria na kanale, ponieważ test smaku fanservice, czyli że fani piszą w komentarzach, co chcą zobaczyć, co chcą. Nie wiem, ile ta seria będzie miała odcinków, bo mało fanów, znaczy 707, mało tych, co piszą komentarzy. Dlatego dostałem taki komentarz od anonimowego członka grupy Tajemnice Tajemniczego 000 na Facebooku, że chciałby estathe. Ja właśnie pojechałem do Włoch z Iwano. To nie jest Iwan, to jest Iwano. I to właśnie tam się zatrzymaliśmy w jakimś sklepie i on powiedział: patrz, estathe, co chciałeś. Ale ja chciałem te limone, ale było pesca, więc pomyślałem sobie: pesca? No czemu nie pesca? No to będzie pesca. No to kupiłem sobie pesce. No i jest estathe, taki napis tutaj, że jest niebieski estathe. Kamerzysto, czemu jest esta niebieskie, a te większe? No nie wiem, bo rozdzielają to, bo te to jest chyba herbata. A esta? Esta, nie wiem, czy to coś jest. Okej, okay. Widzimy tutaj też owoc, z którego się robiło tą herbatę. Również sente coloranti, sente conservanti. Rymy, rymy są. Również vero infuso di foglie di tete. I tak to się wygląda pomarańczowa. Jest, może ją zachowam, może nie wyrzucę. To co? Lecimy! Mam taki kubek z jarmarku. Jestem butem. Nic w nim jeszcze, nikt nic nie pił w tym domu, więc ja będę pierwszy. Jesteście gotowi? To jest Monster Energy, więc będzie psk. O Boże, coś święte, co się stało. No tak tym obracałem, no fakt, dobra. Boże święty. Było nie obracać, ale ja tylko lekko obróciłem, nie trząsem jak debil. No trudno. To w końcu Włochy, to nie Polska, tam mam inne zasady. Wstanę. Kolor wygląda tak. Wygląda nawet nie jak mocz. Wygląda... W sumie nie wiem. W Polsce herbaty mają taki barwnik, że ciężko zobaczyć, co tam się w nich kryje. Tutaj no widać, że Włosi nad tym ciężko pracowali. No to... No to co? Siadam. Musiałem to nalać, musiałem stać. No chyba rozumiecie. Jezu, to wygląda jakby ktoś tam na... Dobra. No teraz... Próbujemy. Pierwszy raz będę pił z buta. Coś mogę powiedzieć. Dostałem olśnienia, nowy pomysł dostałem aż od tej herbaty. A więc mogę powiedzieć, że w mojej karierze herbacianej jeszcze się na to nie natknąłem w Polsce ani nigdzie ogólnie o takim smaku. Więc myślę, że jest wyjątkowy smak. Ale jeszcze napiję się drugi raz, bo po pierwszym nie wolno oceniać. Trzeba kilka razy próbować. Ale dziwne, tak jak ten buć tak wygląda. Myślę, że jest nawet dobre i mogłoby zastąpić wiele herbat, które piję często. Myślę, żeby się nadało, a często jak mam herbatę, to ją wypijam w przeciągu 10 minut. Więc myślę, że nadaje się pięknie, ładnie wszystko do picia, ale jeszcze z puszki możesz spróbować, bo czasem w puszce smakuje inaczej niż smakuje w bucie, znaczy w szklance. Tak myślałem, że będzie inaczej smakowało. No i smakowało inaczej, aczkolwiek, bo tu jest zimniejsze niż tu, dlatego. Dlatego myślę, że oceniam to na 8 na 11, tak solidnie jak zawsze. No to
Subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie, dzwonkujcie i piszcie w komentarzu, co chcecie zobaczyć w następnym odcinku. No to pół!